zwykle to my. My, jako widzowie, oglądamy go na kanapie oglądającego telewizję, a dzisiaj to my właśnie gościmy go na naszej kanapie i mamy okazję podpytać o różne sprawy. Jest z nami Dominik z Gogglebox, Dominik Abus. Witam, dzień dobry. Abu Kadra, uczestnik programu Gogglebox w TTV, a towarzyszy mu partnerka Iga. Witamy serdecznie. Dzień Iga dobry. Muszakowska. Iga, dziękujemy, że przyszłaś razem z Dominikiem. Cieszymy się, że się odważyłaś. Prawda? No właśnie. Tak to jest w telewizorze. No właśnie. I powiedz nam, jak wygląda życie z Dominikiem, który zdobył taką rozpoznawalność i telewizyjną sławę? Generalnie na co dzień nie odczuwamy tego jakoś tak w większym stopniu. Że tak powiem, jego poczucie humoru w programie i w życiu codziennym jest na tyle, że tak powiem, wysokie, że nie, tej różnicy jakby nie zauważyłam. Zauważasz, czy jesteśmy w programie, czy w domu. To super. Nie, no ja z reguły jestem bardzo wesołym człowiekiem, także... Ale to powiedz, Dominik, czy ty się spodziewałeś, idąc do tego programu, że po pierwsze będzie to trwało tak długo, bo to już jest... Który to jest sezon? 15 sezon. 15 sezon. Mhm. Szczerze mówiąc, nigdy się nie spodziewałem, że to urośnie aż tak do aż tak dużych rozmiarów, prawda? Bo program po prostu Polacy pokochali, ma bardzo dużą oglądalność. Szczerze mówiąc, to wszystko tak się działo spontanicznie, więc nawet nie zwróciłem uwagi, szczerze mówiąc, kiedy minęło te 5 lat w telewizji, tak? No dobrze, no to fajnie, no to znaczy, że to rzeczywiście działa, to ma sens, ludzie chcą tego programu, chcą ciebie. Właśnie, chcą ciebie, bo to ty jesteś tym najbardziej rozpoznawalnym i najbardziej lubianym z uczestników. To też jest generalnie, no ja bym tak nie powiedziałbym, że konkretnie ja jestem najbardziej lubianym uczestnikiem Gogglebox'a, na pewno jesteśmy z Krzyśkiem w ścisłej czołówce, ale w programie biorą udział ludzie, którzy też mają bardzo ciekawą osobowość i jakąś charyzmę, więc ciężko jest, no nie chciałbym się po prostu wywyższać, tak? Okej, no właśnie, ale ten twój przyjaciel Krzysztof, on jest kulturystą, prawda? O tobie też ludzie myślą na początku, że jesteś również kulturystą i bardzo dużo ćwiczysz, a tymczasem tak nie jest. Bardzo dobrze, że padło to pytanie, bo chciałbym od razu to wyjaśnić. Ja po prostu mam... Krzysiek był zawodowym strongmanem. Ja mam w swoim gronie znajomych wielu kulturystów, kolegów ze strongmana, których serdecznie, korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić. I dlatego być może jestem kojarzony też po prostu z jakimkolwiek sportem. Natomiast ja prowadzę firmę budowlaną i ja w sezonie nie mam czasu trenować. Ja trenuję rekreacyjnie po prostu, amatorsko, tylko w okresie zimowym, wtedy, kiedy nie koliduję to z moją pracą, prawda? A swoją własną firmę? Tak, oczywiście. Od 23 lat jestem brukarzem. No proszę. Skończyłem po prostu na bruku. Pozory mogą być. No bo właściwie mama to zawsze... zacząłeś od moja bruku. Zacząłeś, a trafiłeś, proszę bardzo, na kanapę. Moja mama polonistka zawsze mówiła, synu, ucz się, bo skończysz na bruku. No i na tym bruku skończyłem. No. Słuchajcie, ale a propos tego ćwiczenia, to nie wyszło, Iga. Tak. Wspaniałą serwetkę, podziwiam cię na Instagramie, bardzo popularni jesteście też tam. No właśnie, gdyby tak spojrzeć na ich media społecznościowe, to wydaje się, że wszystko jest idealne, ale przecież tymczasem tak nie jest, bo życie prawdziwe tak nie wygląda. No ty, Dominik, otwarcie mówiłeś o swoim zmaganiu się z depresją. Tak, ja miałem bardzo ciężką depresję, nawet nie wychodziłem dwa lata praktycznie nie wychodziłem to z domu. To przed Gogglebox? Tak, ogólnie zmagałem się z depresją jakieś dobre 5 lat. No. To jest po prostu, no, rak duszy jest straszny po prostu. To jest straszna choroba. No mnie to akurat dotknęło, bo to jest choroba generalnie wrażliwych ludzi. To jest choroba, no ambitnych ludzi. I po prostu na mnie to trafiło. Ale powiem wam szczerze, że po wyjściu z tej depresji też są wiele pozytywnych rzeczy jest, bo po prostu człowiek jest dużo silniejszy, w moim przypadku dużo mądrzejszy, bardziej doświadczony i... Iga miała jakiś udział w tym wyjściu z depresji? Tak, oczywiście. Iga mi bardzo pomagała w tym czasie. Razem wychowujecie trójkę dzieci. To w ogóle trudno uwierzyć, prawda? Bo ten świat Instagrama taki idealny, cukierkowy, no a widzisz. A życie się toczy swoim torem, prawda? Znaczy, generalnie ja mogę powiedzieć, że u nas w związku to tak naprawdę jest idealnie. Kłócimy się czasami. Ale jest naprawdę okej, nie mamy jakichś tam na co dzień ciężkich starć, wojen. Wiadomo, jak to w rodzinie, tak? Są różne sytuacje, jeszcze tym bardziej, że właśnie jest trójka dzieci. Okay. Ale generalnie nie ma jakichś większych problemów. Dzieciaki mają fajny kontakt z Dominikiem. Mówię o chłopcach z poprzedniego mojego małżeństwa. Dominik też jest, mówię, super facetem, także... Cudownie, że wam się udało stworzyć taką patchworkową rodzinę i że to działa. Gratuluję. My generalnie na co dzień nie tracimy za dużo energii na kłótnie, bo kłótnie wiadomo są wszędzie, ale my po prostu to załatwiamy w dwie, my to załatwiamy po prostu w 2-3 minuty, tak? No i nie kłócimy się po prostu o jakieś drobiazgi, tak? Bo szkoda tracić energii w życiu i ogólnie
Szkoda czasu na kłótnie, tak? No, Iga, potwierdzasz tę metodę, o której mówił Dominik, tak? Tak, tak, jak robicie, najbardziej. Szybko, sprawnie załatwiacie problemy. Dokładnie. Pozazdrościć, słuchajcie, ale jest to dobra recepta, także weźmiemy ją sobie do serca. Tak.